Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Uzasadnij, że jeżeli alfa jest kątem ostrym, to sinus do czwartej alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się sinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa. To, co jest w czwartych potęgach, przerzucamy na jedną stronę. To, co jest w drugich potęgach, przerzucamy na drugą stronę. Czyli mamy sinus do czwartej potęgi alfa odjąć kosinus do czwartej potęgi alfa ma się równać sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. Dokonaliśmy takiego przegrupowania tutaj. Teraz po lewej stronie powinniśmy zauważyć wzór skróconego mnożenia. Chodzi o wzór a minus b razy a plus b równa się a kwadrat minus b kwadrat. W naszym przypadku to będzie a kwadrat minus b kwadrat razy a kwadrat plus b kwadrat daje nam a do czwartej minus b do czwartej. Czyli to, co jest po lewej stronie, rozpisuje na sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa ma się równać po prawej stronie sinus kwadrat alfa odjąć kosinus kwadrat alfa. Teraz zobaczmy, że w nawiasie mamy 1, czyli sinus kwadrat alfa odjąć kosinus kwadrat alfa razy 1 daje nam sinus kwadrat alfa odjąć kosinus kwadrat alfa, czyli lewa równa się stronie prawej, co kończy dowód.